No witam Was na naszym kanale. Dzisiaj będę robił pierogi dla dziecka na święta, dlatego że on nie lubi kapusty, a kapusty z grzybami nie powinno się podawać dzieciom. Dobra, to będą pierogi ruskie, tak jak mówiłem. Ja robię ściśle według tego, co on lubi. Ja troszeczkę inaczej robię dla siebie i dla żony. On lubi, już tłumaczę. Tu mam 400 gramów białego sera, pół tłustego i tyle samo mam ziemniaków, on tak lubi. A ja na przykład wolę mieć więcej, przykładowo 800 gramów ziemniaków. Dobra, co robimy? Ziemniaki zostały ugotowane, teraz je ubijemy, można to zrobić przez praskę. Ja lubię przez praskę, on lubi takie bardziej wyraziste ziemniaki, żeby były grubsze gradacji w środku, i tak też będę wykonywał te pierogi. Cebula, podsmażamy ją na oleju, pieprz, sól, mąka do ciasta. Za chwilę wytłumaczę, jak będę robił to ciasto. Wcześniej mieliście filmik wrzucony z testu popularnych w internecie przepisów. No i możecie go oglądnąć, zobaczyć jakie wnioski wyszły z tego, jak to wygląda. Wiadomo, że oczywiście, że przepisów na pierogi jest mnóstwo, ale ja wybrałem te, co były najczęściej wyświetlane, najwięcej miały po prostu wejść na stronę internetową. Ok, biorę się za ubijanie i za smażenie cebulki. Cebulkę zawsze smażę z dodatkiem soli, także też tak uczynię w tym przypadku. Cebulka została podsmażona. Syn nie lubi mocno smażonej cebuli w porównaniu do mnie, bo ja lubię mocniej. Podsmażyłem cebulkę, niech teraz przestygnie i za chwilę dodam ser biały. Dobrze, cebula przestygła, dodaję teraz ser biały, pieprz, syn lubi taki bardziej pieprzny, zresztą mnie też, żona niestety nie, i sól, soli niedużo, ziemniaki były solone, jedynie ser biały nie jest posolony, bo do cebulki, do smażenia również dodałem soli. Dobra, wszystko mieszam i zabieram się za chwilę za robienie ciasta. Do robota kuchennego wsypałem pół kilograma mąki. Będę robił to dwoma partiami, czyli dwa razy po pół kilo. Dodaję 10 gramów soli. ml oleju, i stopniowo będę wlewał wrzątek, wrzątą wodę, 300 ml, i zabieram się za mieszanie. Znaczy nie ja, tylko ten gentleman. Ciasto wymieszane, nic nie trzeba było dodawać, nie klei się do rąk, jest bardzo mięciutkie. I teraz tak, zostawiam na około 10 minut, to na pewno 10 minut pełne, niech sobie odpocznie i będziemy to wałkować. Ciasto odpoczęło, odrywam kulkę, tak żeby weszło na stolnicę, stolnica podsypana mąką, i wałkujemy. Za chwilę pokażę, jakie grubości ja robię. Rozwałkowałem ten kawałek, zawsze już na oko wiem, ile mi wejdzie na stolnicę, i zawsze wiem, ile oderwać. Ja używam czegoś takiego, można to robić na szklankę, kuleczkę w środek i tak dalej. Ciasto nie jest grube, nie wiem, około 1,5 do 2 mm. I nie powinno być grubsze, dlatego że czym grubsze ciasto, tym taki smak jest gorszy. Tak mi się wydaje, czujemy więcej ciasta niż farszu. Dobra, ja zabieram się
Zabieram się za robienie dalszych kółek i będę napełniał tą maszynką farsz. Oczywiście wchodzi na środek, bo to jest idealne. Idealnie pasuje na boki. W środek wchodzi farsz i zaciskamy. I pierwszy gotowy. Tak wygląda. Staramy się dosyć tego farszu sporo dać w taki sposób, żeby nie było w środku powietrza. A ja biorę się za kolejne. No i pierwsze pierogi ulepione. Zajęło mi to około 10-12 minut na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pierogów. No i działamy dalej. Te już wkładam do zamrażnika i będę mroził. No i zrobione. Z tej ilości mi wyszło około 40 sztuk. Robię teraz synowi do zjedzenia 4 sztuki. Woda wrząca, posolona i dodany olej. Na początku mieszamy, żeby nam pierogi nie przywarły do dna. Robimy taki wir, jak pokazuję tutaj. I od wypłynięcia od 2 do 3 minut, nie więcej, nie ma sensu. Ciasto się robi twardsze i niepotrzebnie. 2-3 minutki. I pierogi gotowe, dokładnie 3 minuty i wyjmuję od razu. Teraz zostawiam do stygnięcia, bo tak lubi syn, żeby były ciepłe, a nie gorące. Ja wolę gorące. I oczywiście ja wolę z bułką tartą i jeszcze na to cebulka sprażona. On woli same, więc mu tak same podaje. No i oczywiście zapytamy na sam koniec, jak mu smakuje. No, pierogi gotowe, ostygły. Przyszedł tester, będzie teraz testował, czy dobre, czy niedobre. Coś brakuje? Wszystko dobrze? Bardzo dobre. Okej, no to tym akcentem subskrybujcie, lajkujcie i do kolejnego odcinka.